tym nagraniu opowiem Ci o reakcji chemicznej, jakiej ulegają alkany. Ten film będzie poświęcony substytucji rodnikowej. Z poprzednich nagrań dotyczących chemii nieorganicznej wiesz, że substytucja jest to reakcja chemiczna polegająca na wymianie jednego lub kilku atomów w cząsteczce związku chemicznego. Wyróżniamy dwa rodzaje reakcji substytucji. Reakcja wymiany pojedynczej i reakcja wymiany podwójnej. Teraz zajmiemy się specjalnym typem reakcji substytucji, który jest charakterystyczny dla alkanów. Jeśli do reakcji weźmiemy dowolny alkan, na przykład metan i cząsteczkę chloru, ale nie będziemy używać żadnych innych czynników, to nic się nie wydarzy. Alkany są bardzo mało reaktywne i aby doszło do reakcji pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami, musimy użyć promieniowania ultrafioletowego lub należy znacząco podwyższyć temperaturę. Tutaj promieniowanie lub podwyższona temperatura to czynnik inicjujący lub inicjator. Pod wpływem czynnika inicjującego wszystkie atomy i cząsteczki zaczną poruszać się szybciej i będą wpadać na siebie częściej. Gdy zadziałamy promieniowaniem ultrafioletowym, możemy przyczynić się do rozpadu niektórych wiązań pomiędzy atomami chloru. Każdy z atomów chloru posiada 7 elektronów walencyjnych. A dzięki utworzeniu jednego wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego, oba atomy chloru uzyskują oktet elektronowy na ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej. Jeśli jednak podziałamy na tę cząsteczkę promieniowaniem ultrafioletowym, to atomy chloru zaczynają się od siebie oddalać i dojdzie do rozerwania wiązania pomiędzy nimi. Teraz oba te atomy mają jeden niesparowany elektron. Jeśli jakieś atomy lub cząsteczki mają niesparowane elektrony, to są bardzo reaktywne i nazywa się je rodnikami lub wolnymi rodnikami. Po rozerwaniu wiązania w cząsteczce chloru pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego powstały atomy chloru, które są wolnymi rodnikami. Całkiem możliwe, że pojęcie rodników nie jest Ci obce. Często pojawia się ono w tematyce związanej z odżywianiem. Jeśli w organizmie znajdują się jakieś atomy lub cząsteczki z niesparowanymi elektronami, to w związku z tym, że są bardzo reaktywne, mogą zacząć oddziaływać z cząsteczkami budującymi Twój organizm, przez co będą powodować szereg mutacji, a te z kolei mogą doprowadzić do nowotworów. Dlatego też obecność wolnych rodników w ciele jest bardzo niepożądana. Wróćmy do naszej reakcji. Jeśli pod wpływem promieniowania ultrafioletowego dojdzie do rozerwania wiązania w cząsteczce chloru i powstania atomów chloru, które mają jeden niesparowany elektron, a przez to są rodnikami, to mówimy o tak zwanym etapie inicjacji w reakcji substytucji rodnikowej. Aby zainicjować, czyli rozpocząć reakcję substytucji rodnikowej, zawsze potrzebujemy energii, która powoduje powstanie rodników. Powstanie rodników chloru inicjuje kolejny etap reakcji łańcuchowej. Jeśli reaktywny atom chloru zbliży się do cząsteczki metanu w odpowiedni sposób, a także z odpowiednią ilością energii, to prawdopodobnie spowoduje rozerwanie wiązania węgiel-wodór i przyłączy do siebie atom wodoru, który po oderwaniu od cząsteczki metanu będzie posiadał niesparowany elektron. Od cząsteczki metanu odrywa się cały atom wodoru, a nie tylko proton, czyli atom wodoru pozbawiony elektronu. Atom chloru utworzy wiązanie z atomem wodoru. Atom wodoru wniesie do wiązania jeden elektron. W wyniku tego procesu powstaje cząsteczka chlorowodoru, ale także pozostaje cząsteczka metanu pozbawiona atomu wodoru. Teraz ta cząsteczka ma jeden niesparowany elektron, który wcześniej wchodził w skład wiązania węgiel-wodór. Skoro mamy tu niesparowany elektron, to cząsteczka ta jest rodnikiem. Dodatkowo w układzie pozostał jeszcze jeden atom chloru, który również jest wolnym rodnikiem. Mamy tu rodnik utworzony z metanu, jest to tak zwany rodnik metylowy. Rodnik, jakim jest atom chloru i cząsteczkę chlorowodoru. Oba te rodniki są bardzo reaktywne i powodują kolejne czynne zderzenia. Zderzenia, w wyniku których w reakcji jednych rodników powstają kolejne. Powstanie kolejnych wolnych rodników nazywane jest etapem propagacji. Co teraz stanie się z wolnymi rodnikami?
Oczywiście mogą one reagować same ze sobą, ale w układzie mamy bardzo dużo cząsteczek substratu, czyli cząsteczek metanu i cząsteczek chloru, więc bardziej prawdopodobne jest, że pojedyncze powstałe rodniki na swojej drodze spotkają właśnie te cząsteczki, aniżeli siebie nawzajem. Rodnik metylowy prędzej wpadnie na cząsteczkę chloru niż na inny rodnik. Więc jeśli rodnik metylowy w odpowiedni sposób spotka się z cząsteczką chloru, to spowoduje rozerwanie wiązania w tej cząsteczce i połączy się z jednym z atomów chloru z tej cząsteczki. Przez co w układzie powstanie chlorometan i kolejny wolny rodnik, atom chloru. Jest to kolejny etap propagacji. W układzie nadal mamy wolny rodnik, który ponownie spowoduje tworzenie kolejnego wolnego rodnika. Tak tworzy się coraz więcej i więcej wolnych rodników. Oczywiście etapów propagacji może być wiele, bądź też możemy zaobserwować sytuację, w której od razu dostaniemy chlorometan. Jednak jeśli w układzie będzie wiele cząsteczek chlorometanu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tą cząsteczką zaczął reagować atom chloru. W wyniku tego powstanie chlorowodór i kolejny rodnik, który to z kolei znów może zacząć reagować z cząsteczką chloru, wynikiem czego będzie dichlorometan i rodnik, atom chloru. Ta reakcja też może zajść wielokrotnie, a w momencie, gdy stężenie dichlorometanu będzie odpowiednio wysokie, to może on zacząć reagować z rodnikami, np. z atomem chloru, i powstanie kolejny rodnik i chlorowodór. Następnie ten rodnik może reagować z cząsteczką chloru, w wyniku czego powstaje trichlorometan i rodnik. Jak pewnie się domyślasz, jeśli stężenie trichlorometanu zacznie być odpowiednio wysokie, wtedy te cząsteczki również mogą reagować z rodnikami i w efekcie końcowym powstanie tetrachlorometan, aż w końcu zacznie nam brakować cząsteczek chloru. Wtedy prawdopodobieństwo, że rodniki będą reagować z obojętnymi cząsteczkami, staje się coraz mniejsze. Przy dostatecznie długim okresie naświetlania i prowadzenia reakcji powstaje duża liczba rodników i prawdopodobieństwo zderzenia się ze sobą dwóch rodników wzrasta. Dlatego coraz częściej zaczynają one łączyć się ze sobą, a tym samym przechodzimy do kolejnego etapu reakcji substytucji rodnikowej, do etapu terminacji. Jeśli dojdzie do połączenia dwóch metylowych rodników, powstanie etan. Etan nie posiada niesparowanych elektronów, więc nie jest już rodnikiem, jest mało reaktywny. W etapie terminacji dochodzi do, nazwijmy to, zerowania rodników. Zmniejsza się ich stężenie w układzie. Co więcej, może połączyć się tu każdy inny rodnik ze sobą. Więc na przykład rodnik metylowy może połączyć się z atomem chloru. A także dwa atomy chloru mogą połączyć się ze sobą, tworząc obojętne cząsteczki. Podsumowując, substytucja rodnikowa jest przykładem reakcji łańcuchowej. Pierwszy etap tej substytucji wymaga pewnej ilości energii, by rozerwać wiązanie pomiędzy atomami chloru w cząsteczce. Kiedy już to nastąpi, mamy za sobą etap inicjacji łańcucha. Atomy te staną się bardzo reaktywne i zaczynają reagować z innymi cząsteczkami. W trakcie tych reakcji powstaje coraz więcej i więcej wolnych rodników. Jest to etap propagacji. Kiedy stężenie rodników jest wysokie, zaczyna dochodzić do kolejnego etapu reakcji łańcuchowej, do etapu terminacji. Reakcje zachodzące w procesie terminacji są już reakcjami egzoenergetycznymi.